Na bieżni stadionu w dzielnicy Nowe Miasto odbył się kolejny etap przygotowań do 13. półmaratonu w Wałbrzychu, gdzie można było poddać się testowi Coopera. Wszyscy chętni, którzy zdecydowali się dołączyć do akcji, mogli sprawdzić swoją kondycję nie tylko biegową, ale również fizyczną i psychiczną. Bieganie to jest wspaniała rzecz, bo rozwija organizm. Rozwija organizm, pomaga hartować wytrzymałość, pomaga hartować psychikę, zwłaszcza biegi długodystansowe, w czasie których trzeba po prostu walczyć ze sobą. Czyli przede wszystkim jest to rozwój fizyczny człowieka. Młodzi ludzie, którzy zaczynają biegać, dobrze by było, gdyby po prostu zasięgnęli informacji, w jaki sposób to robić, bo samo rozpoczęcie bieganie bez jakiegoś tam planu może spowodować to, że możemy się nabawić niepotrzebnych kontuzji. Nawet biegając rekreacyjnie warto zajrzeć chociażby do internetu, czy tak jak tutaj przyjść tutaj z taką grupą, porozmawiać, popytać, jak to robić, żeby po prostu sobie nie zrobić krzywdy. Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Test Coopera jest taką próbą wydolnościową określającą naszą wytrzymałość, wydolność. Jest to najprostsza forma takiego testu. Polega na przebiegnięciu 12 minut biegiem ciągłym. Biegnie się 12 minut non-stop maksymalnie i przebiega się określony dystans i wówczas możemy zobaczyć, jaka jest dana wytrzymałość biegacza, czyli taki test powtarza się co jakiś czas, no i możemy porównywać swoje postępy w bieganiu. Bieganie w Polsce z roku na rok staje się coraz popularniejsze. Tak samo dzieje się w Wałbrzychu, gdzie coraz częściej można zobaczyć ludzi biegających po ulicach, parkach czy wokół stadionów. Po raz pierwszy startuję tu na teście Coopera i powiem szczerze, że mając 57 lat przebiegłem 2 km 950 metrów, czyli w mojej kategorii wiekowej to jest lepiej niż doskonale. No ale ja biegam całe życie, mam dwóch braci, Mirosław i Janusz Kazimierz, to ja Kaczugowie, biegamy od x lat, od ponad 40. Także taki stadion jest bardzo dobry, bo my biegamy na zawodach i człowiek może rozłożyć tempo, sprawdzić siebie. Dzisiaj było około 20 zawodników w dwóch grupach, także powiem szczerze, że jest dobrze, bo bardzo dobrą pracę robi pan Roman Magdziarczyk i pan dyrektor Gawlik. Oni tutaj prowadzą zajęcia. W Wałbrzychu popularna jest akcja Biegaj Zapobiegaj, która skierowana jest głównie do osób nieuprawiających regularnie sportu. W związku z naszą akcją Biegaj Zapobiegaj jesteśmy też pod patronatem trójkowej akcji Biegam Bo Lubię. Tutaj jak widać numerki startowe mam przygotowane profesjonalnie. Ten bieg jest coraz bardziej w tym Wałbrzychu, się wszystko fajnie dzieje. Także łączymy się z tymi ogólnopolskimi akcjami i to jest właśnie jesienna edycja testu Coopera. Całkiem spora grupa śmiałków przyszła sprawdzić swoją wydolność. Oczywiście zapraszam na kolejne spotkania na przyszły rok. Też będziemy organizować takie testy. Choć samo bieganie to bardzo wymagająca dyscyplina sportu, posiada coś, czego nie można zdobyć uprawiając inną formę sportu. Biegać można wolno i szybko, wszędzie, w byle czym oraz zawsze.